czyli lecimy do Selit, które jest dość daleko. No dobrze, do zobaczenia w Selit. Trafiłem na bandę guli. Przecież wiersze nie spoczniemy, póki cię nie dorwiemy. Nieważne, gdzie pójdziesz, albo ile to potrwa. Kto? Okazuje się, że skończymy to tu i teraz. Nie chcę walczyć z gulami. Tym bardziej, że jeden z nich trzyma karabin. Więc po prostu stąd ucieknę. Nie wiem, czy to jest jakieś losowe spotkanie, czy też ma to jakiś związek z historią. W każdym razie nie mam tu najmniejszych szans, więc uciekam czym prędzej. Jesteśmy już całkiem niedaleko. To jest dość długa przeprawa. Znowu coś się dzieje. A, to tylko psy. No więc, ja ucieknę i udaję się po prostu dalej do Selit, więc widzimy się na miejscu, chyba że znajdzie się znowu coś wyjątkowego.
No dobrze, jestem już w Sedit. Powitał mnie miły pan, mówiąc, wzdychając i mówiąc kolejny żółtodziób, więc porozmawiajmy z nim. Niech zgadnę, właśnie przybyłeś do Sedit po raz pierwszy, więc jesteś wścibski i masz mnóstwo pytań, bo chcesz jak najwięcej się dowiedzieć. I ja, Farmer Peter, powinienem udzielić ci wszystkich odpowiedzi, mam rację? Uga? Co? Jesteś naćpany, czy co? Wracaj do zaginionego miasta, ty wstrętny ćpunie. Tam jest miejsce dla takich jak ty. Tutaj mieszkają tylko porządni ludzie. Uch, ty zły, zły! Szymon, ja lepiej pójść. Fru, papa. Bądźmy spłoszonymi idiotami, tak? To jest dobry pomysł. No nic, no takie to miłe powitanie w nowym miasteczku. Ja pozwolę sobie zapisać grę, bo jednak łatwo jest zapomnieć, że starsze gry nie mają autosave'ów. Warto czasami zapisywać postęp gry. Dobrze. No nic, trzeba przeszukać to miejsce, porozmawiać z ludźmi. Przyzwyczailiśmy się tu do obcych. No to dobrze dla was, moi drodzy. Szeryf Tucy. O, tu całkiem niezłe życie. O, czyli mamy tutaj szeryfa, z którym pewnie wypadałoby porozmawiać. Zaraz gdzieś go znajdziemy. Najpierw poobijamy się trochę po slumsach. W Sedit mieszka się całkiem nieźle, a przynajmniej tak mi się wydaje. Przecież tu mieszkasz. No dobrze. O, kapsle i nóż. Kolejne rzeczy na przehandlowanie, to mi się podoba. Rabowanie losowych biurek zawsze jest ciekawe. Ktoś powinien wywalić z miasta te gule. O, mamy wzmiankę o gulach, a jedne spotkaliśmy. Wodę też można sprzedać. Tu jest jakaś pani z karabinem, spadaj, bardzo miło. No dobra, tutaj widzę jakichś uzbrojonych ludzi, jakiś warsztat. Coś tutaj się musi ciekawego dziać. To jest pewnie jakieś biuro szeryfa albo coś w tym stylu. Wybacz stary, ale jeśli czegoś potrzebujesz, poszukaj Frederyka. Okej, szukamy Frederyka zatem. Widzisz zakłopotanego mężczyznę. Widzisz kobietę z karawany. O, może jest to jakaś eskorta karawany. Kocham pracować przy karawanie. Kupa szmalu i przygód. Cześć, nazywam się Frederyk. Jeśli poszukujesz karawan, jesteś we właściwym miejscu. Prowadzę tę firmę. Co mogę dla ciebie zrobić? Ja Szymon. Miło mi cię poznać. Źle się czujesz? Czekaj, coś tu mam. Może to ci pomoże. Wręcza ci steampack. Mam nadzieję, że wiesz, jak się tego używa. Dziękować. Czemu ty tu? Chyba już to mówiłem. Zarządzam tą firmą karawan. Karawan? Tak. Chcieć. Czy chcemy eskortować karawan? Zobaczmy, co powie. Dzisiaj nie wyrusza żadna karawana, wróć 23 kwietnia. Z karawanami może być ten problem, że tam możemy spotkać już naprawdę mocno uzbrojonych przeciwników i on może się zbyt dobrze dla nas nie skończyć, więc nie sądzę, żeby to była aktywność na ten konkretny moment. Mogę ci przeszukać biurko, stary? Mogę, jeszcze nawet mogę zabrać ci kapsle i łom, super. Znaczy nie łom, tylko no taki ten, pałkę, o właśnie, pałkę. No dobra, tutaj nic więcej oprócz Fryderyka nie ma. Do Fryderyka można dostać robotę na obstawę karawany. Policja, tutaj mamy wspomnianego szeryfa najprawdopodobniej. Nie prowokuj policji, nie będę.
Uj, śmierdzisz jak Bramin. Widzę, że milutko przenosi rypa to całkiem bogata kobieta. Tam przy karawanach możesz znaleźć robotę. A dzięki, już się zorientowałem. Szukam tak naprawdę jakichś szafek i innych rzeczy, które można by było łatwo obrabować. Chciałbym się... O, tu się grubo dzieje, widzę. Tu jest szeryf. O, to ten koleżka to tutaj się ładnie zostawił. No mamy salon. O, coś mi się to kojarzy z jakimś sklepem z bronią. Witaj, musisz tu być po raz pierwszy. Jesteś we właściwym miejscu. Każdy w końcu trafia do salona. Mam wszystko. Widzę, że niezwykle szeroki asortyment moich towarów olśnił cię i sparaliżował. Nic dziwnego, a nie powiedziałem ci jeszcze, jak niezwykłą mam cenę. Jak tylko dojdziesz do siebie, możesz zaczynać zakupy. Czy to nie wspaniałe? To jest wspaniałe. Nie powiedziałem ci jeszcze, że tutaj, tuż za mną, trzymam towary specjalne. Nigdzie więcej nie zobaczysz takich rzeczy. Każda sztuka jest unikatowa, jedyna w swoim rodzaju. To jak? Chcesz coś kupić? Jaki natrętny gość. To piękne, co to być? Patrzysz na półkę pełną różnych towarów. Widzisz jakieś zdjęcie, lalkę, gazetę, gumową lalkę, talizman. Zdjątko. O nie, pytamy o talizman, jeśli można. Błyszczące szkiełko, pokaż. Wcale wręcza ci ładny błyszczący talizman. Podoba ci się? No jasne, masz już jeden taki? Piękny, magiczny talizman, a jak odbija światło, kosztuje tylko 30 kapsli. Ja chcieć? Więcej? Ładniutki Szymon też mieć, patrzy, pokazujesz mu swój talizman. Cholera, ten pieprzony gość z karawanem mnie oszukał. Kiedy mówił, że jest jedyny? No cóż, nieważne, może go kupisz? Byłoby świetnie mieć takie dwa, prawda? Więcej? Patrzysz na... Okej, okay. Czyli... Tak, myślę, że... Chciałbym sobie ten talizman od niego wziąć. Nie wiem właściwie dlaczego, ale być może. Dobra, sprawdźmy co ma, bo jest duża szansa, że będzie miał coś, co będzie mi potrzebne, a nawet jeśli nie, to mogę mu opchnąć rzeczy, które mi nie są potrzebne. 83 to niewiele. Ale zawsze coś. Po ile ma amunicję ten pan kolega? Bo to jest dość istotna rzecz. Ma po 170... 300 i to są dobre ceny? Panie złoty, idź pan. No dobra, zarobiliśmy trochę kapsla. Trzeba troszeczkę jeszcze... poszukać tutaj jakichś szafeczek i innych biureczek. Sprawdźmy budynek policji. Budynek policji sugeruje jakąś przygodę. Tutaj mamy gliniarza. Co? Bubl bum. Idź się nic gdzie indziej, idioto. Łe, nie lubić, brzydki. Uj, uciekaj. W porządku, jeśli tak ci się tu podoba, to zostaniesz tu na dwa dni w zatymkłej celi. Chłopcy, zabierzcie go, pozwól się aresztować. No, mówi się trudno. Jeśli jest idiotą, to trzeba ponosić konsekwencje swoich czynów. Świetnie, straciłem 41 punktów wytrzymałości. Minęło 16 godzin, jeden z gliniarzy przyszedł i nasikał na ciebie. Fajne to miejsce. Dostałeś miskę brudnej wody. Budziły cię dźwięki dochodzące z sąsiedniej celi, to gliniarze pobili kolbami. Oj, boś. Zostałeś wypuszczony. Na do widzenia jeden z gliniarzy uderzył cię w brzuch. No to przyjemnie tutaj macie. No może zapiszę grę tak na wszelki wypadek. Nie wiadomo, czego się tutaj można spodziewać. Na co się gapisz? Nie próbuj robić nic głupiego.
Rozumiem, że z tym panem raczej sobie nie porozmawiamy. Pan nas raczej nie lubi. Powiedziałbym nawet, że niespecjalnie za nami przepada. No dobrze, trzeba przejść do kolejnej części miasta. Raczej nie dostaniemy się tutaj do szeryfa, chociaż mogę spróbować. O! Widzisz dwa kawałki drewna oparte o siebie. Do nich przyczepione jest mnóstwo skrawków papieru. Nie rozumiesz przeznaczenia tego urządzenia. Nie zwracaj na to uwagi. To jest tablica ogłoszeń, ty baranie. Ojej. No dobra. Co? Ha! Wpada, idioto. Dobra, do szeryfa raczej się teraz nie dostaniemy. Trzeba będzie spróbować kiedy indziej. Tymczasem. O! Widzisz faceta? Ten facet jest ładnie ubrany. Dalej coś bazgra, nie rusza nawet głową, by na ciebie spojrzeć. Wybrałeś niewłaściwie drzwi. To nie burdel, hotel, ani sklep z bronią, więc odejdź proszę. Kiepski żart. Kolejny nieudany wytwór tych okropnych czasów. Odejdź proszę, sio! No dobrze, to idziemy. Nie jesteśmy tu mile widziani. Dobrze, chodźmy w takim razie do, jak mniemam, wschodniej części miasta. Co my tu mamy? Widzisz gościa z karawany. O. Ej, jak leci? Jestem Demetre Romara. Kieruje karmazynową karawaną. O, czyli to są dwie firmy po prostu. Szukasz roboty? Co? Kurwa, nie zatrudniam pieprzonych pijaków. Jeśli szukasz roboty, to najpierw wytrzeźwiej. Ja nie pijak. Zamknij się i wynoś się stąd. Widzę, że jako idiota będziemy mieć przyjemne życie w tej grze. Bardzo, bardzo przyjemne. No nic, pokręcę się tu jeszcze trochę, poszperam. Oprócz tej części miasta widziałem, że jest jeszcze jakaś północna. Jeszcze tam za chwilkę pójdę, ale być może tutaj uda mi się coś znaleźć. Gorzała. Ciekawe to ile można to opchnąć. No niestety, szczęścia nie miałem. Nie chcę już słyszeć żadnych historii o podróżach. No pan ma chyba niemiłe wspomnienia z podróżami związane. O, gule. Czego ty szukasz? Trzyma w ręce pistolet Desert Eagle. Ktoś tu się w CS-a nagrał. Nie celuje w ciebie, choć broń wydaje się być dla niej za ciężka, jest zdeterminowana, żeby zacząć strzelać w każdej chwili. Nie mam nic, co mogłoby ci się przydać. Odejdź proszę. Ciekawe mam odpowiedzi. Takie bardzo cywilizowane bym powiedział. Nie wiem, jaki jest nasz iloraz inteligencji, ale obstawiam, że nie większy niż 50. O, kolejna gorzała, no dobra. Nic tutaj nie ma. Zostało mi już niewiele miejsca tak naprawdę. To są po prostu zwykli mieszkańcy miasta, nic się od nich nie dowiem. Tutaj mamy karawany, tu już jest wyjście z miasta. Sprawdzę jeszcze tą panią, która stoi tutaj. Nic tu nie ma. Dobrze, zostaje nam bar w takim razie, który jest chyba największym budynkiem w tej części miasta, jeśli się nie mylę. Jak tylko wchodzisz do budynku, kobiecym głosem zwraca się do ciebie gul ubrany w krótki fartuch ze szminką na ustach i kolczykami w uszach. Witamy w locie Sokoła. Co cię tu sprowadza? Przepraszam. Oh. Czy głód, pragnienie, aby... albo chęć złożenia gdzieś głowy na noc? Mamy tu wszystko, czego dusza zapragnie. Wystarczy pójść prosto do baru.
Idź do René, jest tam za barem. Okej, cześć. No dobrze. Cześć René. Witam w locie Sokoła, jestem René. Czym mogę służyć? Ja napić i jeść mniam mniam. Chcieć spanie. Właściwie to nic, może handel. Nie da się. No to właściwie nic nie chcę. Chcę wam przeszukać budynek. Ej, tutaj ktoś. Tam ktoś siedział. Da się tu wejść? Da się, co to za kolega? Przykro mi, ale nie jestem w nastroju, żeby z tobą rozmawiać. Jeśli czegoś potrzebujesz, to porozmawiaj z René. Ja tu nie obsługuję klientów, to bez sensu. Poza tym mam większe problemy. Tak? Ulica? Jakoś pomóc? Uśmiecha się smutno. Ta twoja pusta główka niczego nie zrozumie, ale jeśli chcesz nam pomóc, to jest jedna rzecz, którą możesz zrobić. Co ty na to? Oczywiście dostaniesz coś w zamian. Tak, Szymon chce. Posłuchaj, zapasy w locie Sokoła coraz bardziej się kurczą. Lokalni sprzedawcy nie chcą już nic sprzedawać, więc nie ma szans, żeby uzupełnić te zapasy, ale łatwo możemy dostać to, czego potrzebujemy. Jeśli przyniesiesz mi 15 butelek piwa, 10 owoców i 5 korzeni ksandrowych, zapłacę ci normalną cenę i dodam coś więcej. Co ty na to? Piwo, owocki, korzonki, spoko. No dobra. Nie wiem, czemu nie. Może będę miał gdzieś to z tyłu głowy. Zadanie jest zadanie. Mogę przeszukać te pokoje? Pytanie, no te drzwi są zamknięte. Pytanie, czy jest sens otwierać je i przeszukiwać te biurka i szafki, które tu są. No to. Duża. Za pierwszym razem? Dwa razy pod rząd? Wartość jest w tym, że Gul leży na podłodze i cicho charczy. Na twój widok robi się zdenerwowany, próbuje coś do ciebie powiedzieć coraz głośniej, charcząc. Ty żyjesz, nie zawiodłem, całkowicie zawiodłem. Zostawiliśmy na ciebie pułapkę, było już nas tylko trzech, ale byliśmy pewni, że cię dopadniemy. Uderzyłem cię, widziałem to, ale tobie też udało się mnie dopaść. Kiedy obudziłem ciebie, już nie było, ale miałem nadzieję, że zdychasz w jakimś kącie, albo że dzikie zwierzęta zawlekły gdzieś twoje zwłoki. Złudne nadzieje. Oto tu jesteś, najzwyczajniej przechodząc się po mieście. Gdyby normalniaki wiedziały, kim jesteś, harczy. Gul nie słucha tego, co mówisz. Pozostali już byli martwi. Miałem nadzieję, że uda ci się wycofać. Przynajmniej powiedziałem innym, co się stało i gdzie cię szukać, ale nie byłem w stanie. Umrę tu, wiedząc, że nie dałem rady cię powstrzymać. Wiedząc, że inni będą musieli spróbować wreszcie cię dopaść. Ty świnio, podoba ci się to, co? Powiem ci coś ważnego, kaszle, ale podejdź bliżej. Zdaje się móc w każdej chwili przewrócić, a kiedy mówi, ledwo go słyszysz, podejdź i nachyl się w jego stronę. Mam nadzieję, że twoja śmierć będzie powolna i bolesna za to, co robisz. W ręku Gula pojawia się nóż. Próbuje cię nim dźgnąć ze względu na jego ciężkie obrażenia. Jego opóźniona reakcja pozwala ci zatrzymać nóż. Siłujecie się. Gul wykorzystuje resztki swoich sił, ale wreszcie uświadamia sobie, że to nie wystarczy i zwraca się w swoją stronę. Oboje ściskacie rękojeść, gdy nóż przebija jego klatkę piersiową, zabijając go. Odejdź. Chciałem zaznaczyć, że ja tylko wszedłem do tego pokoju, żeby przeszukać biurko i szafkę. Okazuje się, że to był pokój. O! I ten gul miał przy sobie kolejny taki talizman. Okazuje się, że jesteśmy czymś i najwyraźniej to coś jest straszne i polują na nas gule, które próbują się na nas zasadzić. I w drodze do tego miasteczka, które nazywa się, nie pamiętam jak, Eito? Też napadły nas gule, które powiedziały, że prędzej czy później uda im się mnie dopaść i zabić. Coś komuś zrobiliśmy. Pytanie co i komu? I czemu jesteśmy takimi strasznymi istotami? To było dość ciekawe zdarzenie, muszę przyznać. Bardzo mnie skołowało.
duża wartość jest w tym, że wszystkie te drzwi dadzą nam łącznie 125 punktów doświadczenia. Dobrze, zostaje nam w takim razie jedynie północna część miasta do zwiedzenia. Ja bym się tylko chciałbym się przespać. Mam nadzieję, że to jest możliwe, chociaż obawiam się, że jednak nie. Sedik, to miasto nazywa się Sedik. Ciekawe było też to, że powiedział, gdyby tylko normalniaki wiedziały, czym jesteś. Tak jakby tylko góle wiedziały, z czym bądź z kim mają do czynienia. O, tu jest jakaś jaskinia. Tu jest broka, a ja potrzebuję... O, te korzenie miałem zbierać. Korzeń ksandrowy. Sobie od razu je zbiorę. Tutaj są 3 z tego, co widzę. Do zadania potrzebowałem prawdopodobnie 5, jeśli się nie mylę. Już mam 3. To dobrze wróży na przyszłość. Tu jest jakaś jaskinia. Nie licz na to, że pomożemy ci, kiedy zrobi się tu naprawdę gorąco. Czy ja mogę tu spać? Tutaj też nie mogę spać. Zapiszę grę i wejdę do tej jaskini. Okej. Nie powinienem jeszcze wchodzić do tej jaskini. Tam był pazur śmierci. I to młody, który zabił mnie od razu. Ale to dlatego, że miałem 8 życia, to jakby... rozumiem, że tak mogło się stać. W każdym razie, najwidoczniej będziemy tu musieli wrócić w dalszym etapie gry. No dobrze. Tymczasem... W północnej części miasta jest tylko ta wspomniana jaskinia. W południowej części miasta, z tego co widzę, nie ma. Tak, nie ma tutaj nic. Dobrze, ja sobie wyjdę sobie poza miasto, żeby być w stanie odpocząć. O, właśnie o to mi chodziło. Odpocznę sobie. I świetnie. Bardzo podoba mi się fakt, że zupełnie przez przypadek trafiliśmy do pokoju, w którym okazało się, że leży jakiś ghoul, który uczestniczył w zasadzce na naszą postać i chciał nas zabić, ale mu się nie udało. I ten ghoul był bardzo przejęty faktem, że ja nadal żyję, że jestem, mówił, że jestem czymś strasznym, że to okropne, że normalni ludzie nie wiedzą, czym jestem i że trzeba mnie zabić za to, co robię. I nie mam pojęcia, o co chodzi w tej historii. Zaintrygowało mnie to dość mocno. Zastanawiam się też, z czym wiążą się te talizmany, których już teraz mamy 3. Jeśli ta historia została stworzona przez fanów, to muszę powiedzieć, że w bardzo ciekawy sposób budowane jest napięcie. I bardzo podoba mi się fakt, że nie wszystko podane jest na tacy, tak jak z tym gulem. Nikt nie kazał mi wchodzić na piętro tego hotelu. Tam wszystkie drzwi były zamknięte. Ja otwierałem je tylko po to, żeby poszperać w szafkach i w biurkach i żeby zdobyć doświadczenie za otwieranie zamków. A trafiłem na jakąś fabularną ciekawostkę. Podoba mi się taki zabieg, podoba mi się coś takiego. Tymczasem się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.